kontrolera dziecka. Mówię do ich, tak pieśni jak gdzie wylądować, więc chociaż w karku przyszła chyba. W jakiej cenie ta owca? A jakiś sweterek można by z niej zrobić wtedy? 450 to dobra cena. W Chemie takie sweterki chodzą po 1000. Wydaje mi się, że zrobię. Ty gdzie jest ten nasypek? Hej dziewczyno, popatrz na misia, o chłopaka. Kiedy dostaliśmy propozycję pleneru i kiedy wiedzieliśmy już, że plener będzie w Zakopanem, szukałem jakiegoś pomysłu na ten plener, jakiejś myśli przewodniej, która go jakoś tam zainicjuje i określi. I postanowiłem nadać mu tytuł Uśpieni rycerze, uśpiona sztuka, nawiązujący do całej legendy Giewontu, do legendy uśpionych gdzieś w grotach rycerzy, którzy kiedy będzie potrzeba, się obudzą. Teraz jesteśmy tutaj na skrzyżowaniu naszej ścieżki z czarnym szlakiem, czyli ścieżką nad Reglami. Jest jedna legenda taka, że rzeczywiście w Tatrach jest jaskinia, w której cały oddział rycerzy czeka. Jak będzie Polska w potrzebie, to oni się obudzą i ruszą z pomocą. A druga legenda jest taka, że tym śpiącym rycerzem jest Giewont i że on po prostu jak przyjdzie czas, to wstanie i nas uratuje. Skałę, to tak mu zaparł dech w piersiach, że nie mógł rysować ani malować. To ten sam problem ja mam. Ciężko się skupić na tym, żeby zrobić jakiś, nie wiem, jakąś pracę. Od wielu już lat przyjeżdżamy z dyplomantami naszej pracowni na takie krótkie rozmowy na temat ich dyplomów i przy okazji chodzimy wtedy do muzeów, które tutaj można zobaczyć i oglądaliśmy pewną historię Zakopanego, historię obecności sztuki w Zakopanem. Natłoczone rzeźby Antoniego Rząsy, które po prostu akurat nie są w ekspozycji. Drugim jakby tłem tego no było to Zakopane, jakie znamy, prawda? Po prostu kurort z jakąś taką masową popturystyką. Pomyślałem sobie, że możemy użyć tego pleneru jako takiego poszukiwania tej sztuki, która się kiedyś tam inspirowała tym regionem i Zakopanem i górami, poszukać jej teraz. Czy jest to w ogóle możliwe? Uśpieni rycerze, uśpiona sztuka. Co się stało z dziedzictwem Zakopanego? Masz rację z tym kasiorem, jasne to było, ale czy po tym w ogóle coś jeszcze się tutaj zdarzyło? Ja pamiętam z twojej książki te rzeczy. Tak, i zresztą też były. Tak. To jest bardzo też ciekawy przypadek, taki i muzeologiczny, i artystyczny, dlatego że Hasior tutaj mieszkał i był swego rodzaju, w cudzysłowie, eksponatem. Bo można było przyjść do artysty, można było sobie zamówić oprowadzanie z artystą, on bardzo chętnie wchodził w interakcję z publicznością. On zresztą twierdził, że jego eksponaty konkretyzują się w momencie spotkania z widzem. Czym jest ta dawna przeszłość, kiedy ono istniało i dlaczego już nie istnieje, czy właściwie istnieje, nie wiem. No, o to nie ma. Właśnie Witkacy o tym pisał, że Zakopane jest taką specyficzną wytwórnią specyficznego narkotyku pod tytułem zakopianina. I na jednych to działa po prostu jak taki dobry kop, a na innych działa to destruująco.
wczoraj mieliśmy dosyć konkretny ładunek informacji a propos Zakopanego. Wielu artystów się tu przewija, również ważny dla mnie twórca Hasior. Oddając się lekturze, pomyślałem sobie o tym białym szumie, o tym strumyku tutaj, który jest za nami, który generuje taki bardzo spokojny, błogi akompaniament. W kontrze jest ten halny, czyli strumień wiatru, dźwięku, który z kolei produkuje jakieś takie nie do końca przemyślane i pozytywne reakcje. Góry, Tatry generują właśnie ten dobry szum, a gdzieś po drugiej stronie jest to piekło i jest ten dźwięk taki destrukcyjny dla człowieka. Kolor ramki. No tam jest taka ciemna zieleń z czerwienią. Aczkolwiek jak zacząłem to odkładać, bo sobie to zarzuciłem taśmą, to tam były sporo było niedociągnięć. No to są czasem takie właśnie decyzje. Strasznie było ciężko. Ten jeden krok dobry i on potem jakby otwiera taką świadomość, no, że tak można, nie? Że tak, tak może i to żyje w obrazie, nie? Że to nie jest, to nie jest obce ciało. W tym Muzeum Hasiora doszedłem do wniosku, że pragnienie reaktywacji Zakopanego się powtarza, że to nie jest coś, z czym my wychodzimy po raz pierwszy, tylko właściwie i Witkacy już o tym pisze, i później zakładając Muzeum Hasiora mają taką ideę, więc to mnie ciekawi, co to jest za ten mit, którym my żyjemy, który nas tak obezwładnia, że mamy chyba jakieś przekonanie, że kiedyś to po prostu tak bardzo tutaj się bawili i tak bardzo imprezowali, no, że teraz to już nic nie będzie tak dobre. I myślę, że to jest... Właśnie nie wiem, myślę, że to jest nieprawda, ale zastanawiam się, dlaczego to się tak powtarza. Pojawił się temat ojcobójstwa, takiego artystycznego. Rozmawiałam o tym z Modzelewskim na balkoniku, gdzie mu właśnie powiedziałam, że planuję go pochować. I on mi powiedział, że mi pomoże. Cały czas jak maluję, to mam z tyłu takie jedno słowo. Modzelarstwo. To Jakub Banasiak napisał w swojej jednej z krytyk na temat absolwentów studium Modzela, że właśnie to jest takie modzelarstwo, czyli że po prostu studenci malują tak jak ich profesor. I jak patrzę na swoje obrazy, to czasami właśnie tak sobie myślę, o nie, znowu zrobiłem modzelarstwo i że coś muszę z tym zrobić. No i właśnie postanowiłem, że ten plener będzie pod tytułem Zabijanie Ojca, czyli jak nie robić modzelarstwa. Ja sam tego też doświadczałem, jakby, prawda? Musiałem się jakoś konfrontować z moimi nauczycielami, określać się wobec nich. Musiałem jakoś wydobywać siebie z tła, które oni tworzyli, prawda? Żebym jakby musiałem szukać wyrazistości. Wobec kogo? No, wobec tych, którzy mnie uczą, którzy mają jakieś swoje podejście, nie? Do malarstwa, do uprawiania sztuki. Ja wiem, że decydując się na krok malowania obrazu, jakoś tak wychodzę ze sytuacji społecznej. Pod tym względem ten wyjazd był dla mnie zajebistym balansem. To było super, że mogę
równocześnie mieć ten tryb pracy, a potem po prostu być od razu tak blisko ludzi. Ludzi. Nie? No, ja to też lubię. Słuchajcie, John Lennon odciął się od życia artystycznego na 5 lat, no. Po czym wydał płytę Double Fantasy, ostatni album, no, która była świetna. Modzelewski, Lennon, to się jakoś tak... No, Modzelewski jest takim Lennonem w sumie malarskim. No, jest. No. Bardziej George'em Harrisonem. Bo... Ciekawe, kto go zestrzelił. A kto jest Jimi Hendrixem? Jimi Hendrixem jest... Sosa. Bawiła taka konfrontacja z górami, bo to jest taki chyba jeden z najgorszych obok morza tematów dla malarza. No i pomyślałam, że może jednak spróbuję namalować te góry, no i się męczyłam przez cały tydzień okropnie. Zrobiłam trochę z jakichś takich okropnych zdjęć gór. Myślałam, że jakoś uda mi się jakoś na tyle złapać i przetworzyć strukturę skał i tych wszystkich kształtów i drzew tu rosnących, że jakoś z tego wybrnę, ale ostatecznie czuję, że poległam na całej linii. Zmyłam wszystkie obrazy gąbką. No i dopiero wczoraj znalazłam zestaw jakichś takich drewnianych narzędzi w dosyć abstrakcyjnych dla mnie kształtach. Zaczęłam je malować, ale te narzędzia że o tyle pasują, że je służą do budzenia ziemi po zimie, żeby coś z niej wyciągnąć. W jakimś stopniu czuję korespondencję między budzeniem śpiących a narzędziami. W takim rytmie uczelni no jest pewna rutyna, pewna powtarzalność różnych zajęć, zadań i każda okazja, żeby to poszerzyć, żeby to jakoś przerwać, jest bardzo ważna. My w naszej pracowni dajemy studentom takie zadania semestralne, które no, zobowiązują ich do takiego wyjścia poza tą rutynę akademickiej pracy, pracy studyjnej. I jeżeli są jakieś warsztaty czy plenery, to jest właśnie to taka dobra okazja zerwania z pewną oczywistością, z którą się stykają na uczelni i otworzenia się na coś nowego. Wydaje mi się, że tak jak w przypadku właśnie tego pleneru, to jest ważne, nie? Żeby oni dostawali bodźce z różnych stron, żeby te obrazy wynikały z jakichś przeżyć, których jakby normalnie gdzieś tam w tym cyklu uczelnianym nie mają okazji dostać. To było robione na skarniej skale. I oni po prostu usiadłem i naprawdę nie wiedziałam, co zrobić. Fajnie. Ale fajnie. Też tak się cieszę, bo to trochę inspirowało tym, co wcześniej robiłam na rysunku Marcin Janek. Poruszyła mnie ta przemiana, więc wydaje mi się, że bardzo fajnie. Postać jest ekstra, naprawdę jakaś taka sytuacja trochę filmowa, trochę taka właśnie taka mocno narracyjna, a jednocześnie jakby mająca właśnie takie fajne światło. Nie? Kto następny? Jak było jaśniej jeszcze, to tam zobaczyłem, że tam są niesamowite w ogóle niuanse w tych dalszych planach, takie właśnie malowane, więc... Więc postanowiłam... Mężczyzna i kobieta. Tak, trochę z tego skorzystać. I chcę właśnie najpierw zrobić tą aplę, tą górę i potem takie widełki, które byłyby tak. Też z innego świata takie podwójne. Tak. I wybiera na takim jakby rozegraniu całości, nie? I właśnie takim zrównoważeniu. To tutaj pani jakby postępuje
hasłem, jakby takim nie znakiem. O, baranica jest. Jest. Super. Super, ładny. Fajny wyszedł. To jest moment, w którym chciałam ukazać to szaleństwo, w sumie ten obraz nawiązuje tak, też do... Tak, tak. No, to jest materiał, no nad tym trzeba będzie po prostu popracować. Socrealizm. No, tylko taki... Taki właśnie, bez socjalizmu i bez realizmu. Właśnie jesteśmy po eksperymencie z całą grupą. Eksperyment polegał na tym, że każdy przychodził do pokoju, tego, w którym jesteśmy. Byliśmy cały czas z tym kamieniem. I później każdy przychodził i dotykaliśmy razem tego kamienia. I każdy miał powiedzieć, jaką emocję czuł i w zasadzie na tym polegał cały ten eksperyment. Bardzo to były takie piękne spotkania. To było ciekawe bardzo też dla mnie. I dla was, nie wiem, mam wrażenie, że w jakiś sposób też. I nie wiem, no... Co na tobie zrobiło wrażenie? Co na mnie, nie wiem, jakaś ta energia. Dlaczego? W sensie, jak ty do tego doszłaś, do tego pomysłu? Głos i co z tym kamieniem zrobiłaś w ogóle? Jakby, bo myśmy... Nie co z kamieniem, tylko co zrobiłaś z tą zebraną energią. Co się stało z energią i co z kamieniem? Jakie są wyniki? No, ale nie, to jest super. Jak ty to doszłaś? Zero, sadi, sadi, dragi, borowej, jele, borowej, jele. Sadi, sadi, dragi, borowej, jele, borowej, jele.